Droga w Chrystusie siostro. Z woli Bożej obecnie siostra ma swego kierownika w Krakowie, któremu winna ze wszystkim się zwierzać i bez wyraźnego zezwolenia jego na zewnątrz niczego nie przedsiębrać. Skoro nie zabrania i wyraźnie nie pozwala, nie wypada samej niczego się imać. Przynaglenia wewnętrzne trzeba poddać pod sąd kierownika, gdyż w nich może być dużo własnej wyobraźni pochodzącej z nadmiernej gorliwości, która czasami jest znowu objawem naszej czynności własnej, a nie działania Bożego. Wola Boża spełni się w całej rozciągłości i żadne potęgi świata ani duchów ciemności nie zdołają planów Bożych pokrzyżować. Tylko w pełnieniu woli Bożej należy zachować wielki spokój i cierpliwość, zwalczając pośpiech i gorączkę. Święto miłosierdzia Bożego, którego się domaga Pan Jezus przez siostrę, będzie ustanowione bez udania się siostry do Ojca Świętego. Zresztą osobiste udanie się siostry do Rzymu sprawy nie posunęłoby naprzód, a mogłoby nawet zaszkodzić. Trzeba wprzód przygotować grunt, uświadomić ogół o potrzebie tego święta, spowodować zbiorową prośbę całego narodu naszego a przede wszystkim naszych najczcigodniejszych kardynałów, arcybiskupów i biskupów. A wówczas ustanowienie owego święta będzie tylko kwestią czasu. W tym właśnie celu wydałem książeczkę pod tytułem Miłosierdzie Boże. 150 egzemplarzy tej książeczki posyłam Matce Generalnej do Warszawy, a 150 do Krakowa, Matce Irenie, u której siostra może poprosić dla siebie. Te książeczki trzeba rozpowszechniać wśród wpływowych księży, zakonników, zakonnic oraz wśród uświadomionych osób świeckich, aby wystąpili do swych biskupów, a przez nich do Ojca Świętego o ustanowienie tego święta. Co się tyczy nowego zgromadzenia, to ono również powstanie, jeżeli jest taka wola Boża. Według mnie, na razie takie zgromadzenie musiałoby powstać bez siostry. Jako zgromadzenie diecezjalne, a potem dopiero siostra może doń przejść jako do już istniejącego. W takim wypadku łatwiej będzie uzyskać pozwolenie od stolicy apostolskiej. Co się tyczy zamiaru siostry zwolnienia się formalnego ze zgromadzenia, to również tego bym jeszcze nie radził, gdyż nie ma odpowiednich warunków. Mieszkanie w domu prywatnym można by znaleźć, ale w jakim celu? We wszystkich sprawach tu poruszonych potrzeba dużo i bardzo dużo pomocy Bożej o którą winniśmy się modlić a szczególnie potrzebna jest modlitwa siostry modlić się zaś na razie siostra może i w tych warunkach w jakich się znajduje dotychczas proszę się nie przerażać że dusza siostry zeszła ze szczytów taboru gdyż nawet pan Jezus na Taborze przebywał bardzo krótko a poza tym prowadził życie zwyczajne, pełne trudów, wysiłków i walki. Zwracam ową kartkę ze zdaniem o miłosierdziu, które to zdanie jest zupełnie poprawne. Godzina działania już wybiła i proszę widzieć w tej książeczce z obrazem miłosiernego Chrystusa na okładce początek działania. Oby tylko ona trafiła w ręce odpowiednie i odpowiedziała swemu zadaniu. Po co proszę się modlić? Polecam się modlitwą siostry i nie omieszkam napisać, skoro wytworzą się odpowiednie warunki. Ksiądz Michał Sopoćko, Wilno, 10 lipca 1936 roku.